Dziś porozmawiamy o procesie Kafki, zresztą na prośbę jednego z Was. Jest problem z tym utworem, nie jeżeli chodzi o odbiór, bo to, w jaki sposób mamy rozumieć tę wielką metaforę, jaka jest zawarta w tym utworze, to narzuca się nam i wszystko wiemy. Problemem jest to, co jeszcze odnaleźć w tym utworze nowego. To jest naprawdę bardzo trudne, bo Proces to jest utwór, o którym masa ludzi pisała i właściwie tam jakby nic własnego nie można wcisnąć, że użyję nieładnego kolokwializmu. Ale uwierzcie mi, że bardzo się starałam, nie było to proste, ale może coś tam jeszcze od siebie dorzucę. Proces Kafki jest uważany za metaforę relacji jednostki wobec wszechpotężnej, niesprawiedliwej, okrutnej machiny władzy. Tu konkretnie dotyczy to władzy sądowniczej. No, pewnie słyszeliście to, no, tam właściwie wiele się nie dzieje. Któregoś dnia do Józefa K., zwróćcie uwagę, nie jest podane nazwisko, tylko właśnie już jako oskarżony na początku, jeszcze nic nie wiemy, a to może oznaczać, że każdy z nas już jest z nadania, z tego, że istnieje, już jest podejrzany. Przychodzą dwaj mężczyźni i mówią, że jest oskarżony. Nie aresztowany, ale oskarżony, tłumaczą, jaka jest różnica i tak dalej. Oczywiście mądry człowiek, jakim był Józef K., to był urzędnik wyższego, zajmował wyższe stanowisko w banku. Jest szokowany, na początku sądzi, że ktoś mu robi kawał, bo akurat miał urodziny, kończył 30 lat, ale okazuje się, że wszyscy jakoś nagle dziwnie się zachowują, ktoś się pojawia, ktoś go śledzi, ktoś mówi się, że ma gdzieś się stawić, on się stawia w jakimś dziwnym korytarzu, w dziwnym domu, a później po tygodniu, bez wezwania, sam czuje, że powinien iść. W którymś momencie odzywa się tak do sędziów. Próbuje się bronić i te jego argumenty są rozsądne. Więc tak, zawołał K. i wyrzucił ramiona w górę, jak gdyby nagle poznanie prawdy wymagało przestrzeni. Przecież wy wszyscy jesteście, jak widzę, urzędnikami. Jesteście tą przekupną bandą, przeciwko której wystąpiłem. Stłoczyliście się tutaj jako gapie i szpicle. Utworzyliście pozorne partie, z których jedna oklaskiwała mnie, aby mnie wybadać. Chcieliście nauczyć się sztuki zwodzenia niewinnych. Nie straciliście tu zaprawdę czasu bezużytecznie, albo ubawiliście się tym, że ktoś oczekiwał od was obrony niewinności. Puść mnie lub biję, krzyknął do trzęsącego się starca, który napierał na niego szczególnie blisko. Albo rzeczywiście nauczyliście się czegoś. A teraz życzę wam szczęścia w waszym rzemiośle. On mówił to do tych zgromadzonych starców, którzy mieli go osądzać. Później szuka ratunku u adwokatów, którzy nic nie robią. I okazuje się, że wszyscy w jakiś sposób są w zmowie z tą władzą. Z góry, na dół, wszerz i wzdłuż. Taka charakterystyczna scena, kiedy właścicielka domu, w którym mieszkał Józef K., nie podaje mu ręki. Niby drobny gest. A co to znaczy? To znaczy, że ona wiedziała. Wszyscy mówią o tej absurdalności, bo w końcu niewinny, absolutnie niewinny Józef K. zostaje zasztyletowany. Niczego nie zrobił, ale niczego nie mógł zrobić. Nikt go nie chciał słuchać. I to jest ten absurd, ta absurdalna sytuacja. Dla mnie absurdalną sytuacją
jest zachowanie ludzi. Wszyscy naokoło wszystko wiedzieli, a rozmawiali z nim jak kiedyś. Milutko, przyjemnie przedstawiali różne rozwiązania. Gdzieś pojawia się jakiś malarz, ma u niego zamówić, ktoś mu podpowiedział, zamów u niego portret, bo on ma dojścia do sądu. I wszyscy wiedzą, że Józef K. i tak zginie, a rozmawiają z nim, jakby to była absolutnie normalna sytuacja. To jest również dla mnie przerażające. Nie tylko to, co przydarzyło się Józefowi K. Wszyscy omawiający ten utwór, rozumiejący ten utwór, twierdzą, że proces wyprzedza jakby Holokaust. Że to jest pokazanie tego, że z każdym człowiekiem władza może zrobić wszystko. Coś w tym jest, bo kiedy wiele, wiele lat temu oglądałam teatr spektakl w Teatrze imienia Chorzycy w Toruniu i on dotyczył życia prywatnego Kawki, to ostatnia scena była wstrząsająca, bo za wielką, wielką szybą były nagie postacie, takie, które idą do komór gazowych. Nigdy tej sceny nie zapomnę, ale ona potwierdza, że proces tak właśnie się odbiera. Możecie wykorzystać proces, ja wiem, że to nieładnie brzmi, przy tak niezwykłym utworze, przy tak niezwykłej sytuacji, ale możecie wykorzystać przy takich motywach jak samotność, zniewolenie i relacje jednostki wobec władzy i odwrotnie. Tam jest też motyw labiryntu, kiedyś na próbnej czy prawdziwej maturze na rozszerzeniu się pojawił i trzeba było porównać labirynt, ten, który znamy z mitów, właśnie z tym labiryntem pokoi, w których porusza się Józef K. Trudny utwór, ale jeżeli wolno się go czyta, to możecie znaleźć dalekie, ale jednak jakieś powiązania z naszą rzeczywistością. Wystarczy czasami pooglądać telewizję, chociaż wiem, że specjalnie nie lubicie. Dziękuję bardzo.